złożyłem takie pismo w sprawie inwentaryzacji wałów na rzece Wisła od stopnia Przewóz do mostu w Wolicy. Proszę Państwa, no, taka jest prawda, że w zeszłym roku tylko raz były wały koszone. Spustoszenie wałów jest bardzo duże. Powiększyła się ilość gryzoni, jak lisy, szczury, nornice, no i te bobry kochane nasze, które robią naprawdę krecią robotę. I jest obawa, dobrze, że się nic nie dzieje, jest obawa, pomimo, że mamy porządne lewały, że jakby tak nie daj Bóg przyszła połódź odpukać, to przez te otwory może niestety, ale być coś czego. Dlatego ja sygnalizowałem, żeby zrobić tą inwentaryzację wałów, co by no, przeglądnąć, bo póki co wczesną wiosną jeszcze trawy nie zarosną i będzie szansa no, mieć wgląd. Tak samo sygnalizowałem, ażeby zrobić odszczał, likwidację, bo tych lisów u nas i tego wszystkiego jest, albo trutki po jakieś spuścić, jak to dawniej się robiło, ażeby te zwierzęta, bo niektórzy sygnalizują, że duże jest uciekły nawet. Bo jak one przychodzą na poddomostwa i nie boją się, no to można domniemywać, że tego nawet i te wiórki, i to wszystko może być zarażone wścieklizną. I trzeba by było albo jakieś środki, które by no, niwelowały skutki, no bo jest strach rozmnażania się. Tak. Antykoncepcja, ale to jest zabronione. No dokładnie. Ale to czy zarząd jakieś pismo do kogoś skierował? No to myśmy już tutaj, ja sygnalizuję o tym, że żeśmy złożyli takie pisma, ale... Ale słuchajcie kochani, te pisma to nawet na następną komisję, które jeszcze są, żeby nie przedłużać spraw. Dzisiaj, bo i tak jesteśmy z czasem do tyłu. Jureczku, dasz mi to pismo w sprawie tych wałów na tym odcinku, to ja zrobię taką interpelację do prezydenta. No to jest to, i jest. No, to trzeba zgubić to na taką. Oczywiście nie tylko sam inwentaryzację, tak jak ty mówisz, ale również utrzymanie tych wałów, bo to jest bardzo ważne. I jest jeszcze jedna prośba o wsparcie nas, bo pisma takie już wychodzą i wyjdą dalej od mieszkańców naszych osiedli, do kolegi Poremskiego, odnośnie no, komunikacji. To, co się stało, no to naprawdę to jest zbrodnia. Ci, którzy jedy trawają do Krakowa, dojeżdżają teraz do miejsc pracy, dojeżdżają trzema. Połączenia w ogóle nie są skonsultowane tramwaje z autobusami albo odwrotnie autobusy z tramwajami. Proszę mi dać to na papierze. To ja jutro postaram się, tutaj jest wszystko złożone, 400 podpisów z kościelnik jest złożonych i propozycje wszystkie wieś, a też wiem, że składała takie pisma, więc to zbiorczo możemy dostarczyć. Problem jeszcze jest z tej wiaty przystankowej, tu przy cementowni, jak nazwać to, w tym rewirze, tyle ludzi stamtąd jeździ i nie ma się gdzie zatrzymać. Nie ma tej wiaty sobie. Nie ma. I ten temat naprawdę jest... Chciałbym te pisma. I tej wiaty, no. I tych środków komunikacji miejskiej konkretnie o co chodzi? To ja to wszystko... W środę jest sesja na przyszłą. Jak dostanę wcześniej, to zdążę... Ale my będziemy się widzieć po niej, a to za późno będziemy. Jutro się widzimy. Nie zdasz rady tego, tak? Jutro? No jutro za... co z będę? A nie będę dosyć... Bo do końca marca ZIGIT ma się ustosunkować do interpelacji i pism różnych mieszkańców, którzy dojeżdżają środkami komunikacji miejskiej. I dobrze by to złożyć, bo wcześniej, żeby rozpatrywali, a później będziemy na Komisji Infrastruktury, no to jutro, się tam atakować. To jutro będzie wszystko. No to mi chodzi, że to szybko działać. Jutro będzie jakaś wiadomo do kogo. A Wiesia jak tam, nie wiem, czy złożyła, czy nie złożyła, ale miała. To połączymy jedno z drugim. Nie, no dobrze, będziemy te pisma wysłali, jak interpelacje złożyć, to wydaje mi się, że tak jak Staszek mówi, trzeba atakować za wszystko. Trzeba atakować. Niegrzecznie mówić. Ludzie psioczą, naprawdę psioczą. Ja udzielam w Komisji Wywiadu, który mówił na ten temat.
z mieszkańcami był wywiad prowadzony. To co mogę zrobić? Wszystkiego nie wiem. Mówione było na temat 15, na temat 16 to pisałem. Zwiększenie częstotliwości, tylko koordynacja. Dostosowanie. To jest tak zrobione, nie zrobię, że złośliwie jest zrobione. Są pisma w tej sprawie wysłane, tam chodzi o 4 minuty, to 5 by było. No, ale to trzeba podać. Ucieka tramwaj, autobus, jedna tramwaj, ludzi ma piszy. Tak jeszcze raz, trzeba pogodzić. No to dobra, to ja w tym układzie nie miałbym innych spraw, chyba że coś Państwo macie jeszcze, to bardzo proszę, bo byśmy kończyli na to.